Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z War Thunder. Zanim zacząłem grać, dałem znać na Facebooku, że będę grał. Także te osoby, które mnie śledzą, pewnie już o tym wiedzą i miały szansę ewentualnie dołączenia do tej rozgrywki. Zawsze będę o tym wspominał w każdej grze multiplayer, bo ostatnio generalnie zaczęliśmy taką akcję, że za każdym razem jak gram w Anterna, w Robocrafta, w War Thundera, czyli w te darmowe multiplayery, to po prostu daję wam znać na Facebooku, tak żebyście ewentualnie też mogli dołączyć do rozgrywki, zagrać sobie wspólnie ze mną, bo wiele osób pytało, kiedy będę grał i tak dalej, więc tak to teraz wygląda. Więc jeżeli chcecie zagrać, śledźcie po prostu mojego Facebooka i będziecie na bieżąco. No, także tyle, jeżeli chodzi o informacje parafialne. A teraz przechodzimy do rozgrywki. Mam te swoje 5 samolotów. Dużo się tutaj nie zmieniło. Fajnie mieć 5 samolotów. Do tej pory grałem z 3, z 4, z 5 nigdy. Jakoś nie czułem takiej potrzeby, żeby dokupować sobie 5. A zrobiłem to dlatego, bo wy mi tam napisaliście w komentarzach, że warto sobie kupić, bo i tak te punkty, które mam, znaczy te punkty i tak nie wykorzystam je na nic lepszego, więc warto je wydać właśnie na dodatkową załogę. No i kupiłem sobie tą załogę, także teraz mogę latać 5 samolotami i to jest duży plus, bo jednak macie trochę więcej żyć. Coraz częściej zdarza mi się dograć do końca meczu, że nie odpadam wcześniej z powodu braku załogi. Więc to jest bardzo fajne, że jednak mogę sobie pełną bitwę zagrać z moim oddziałem. Czy to przegram, czy to wygram, ale przynajmniej zostaję do końca, a nie odpadam gdzieś tam w 70% gry, bo już nie mam samolotów. Patrzcie, tam fajnie koleś ma te barwniki, dym puszcza, niebieski za sobą. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Ta gra w ogóle od samego początku mi się podobała, jeżeli chodzi o grafikę. Naprawdę nie ma dużych wymagań, a fajnie to wszystko wygląda, fajnie jest zrobione. Przyjemnie się patrzy na to. Dobra, bijemy do góry trochę. I będziemy polowali na tych tutaj dwóch. Okej. Będzie się starał zaatakować tutaj mojego sojusznika pewnie, chociaż nie, leci prosto na mnie. Dobra. Trochę oberwał. My już zaczynamy sobie kołować. Tak, żeby mu oddać ewentualnie. Właśnie. Czyżbym go miał dorwać już tak szybko? Bym się trochę wyłożył tutaj. No, oberwał. Jeszcze trochę i będzie po nim. Dobra, on mocno obniża lot. Ja nie chcę aż tak bardzo obniżać lotu, bo pułapu, tam było pełno jego sojuszników. Jeżeli bardzo chce, niech sobie tam leci. Ja się trzymam wysokości odpowiedniej. No tam było za dużo samolotów wroga. Dobra, zbijamy się z powrotem i zapolujemy sobie na tego Kuldania. Kuldaniel. Kuldaniel, okej. Co ten Kuldaniel planuje? Leci do góry, więc nie leci na mnie przynajmniej. O, teraz będzie leciał na mnie. Oberwał, tak jak ja. Ale ja oberwałem gorzej trochę. Trochę gorzej. Zdążyłem się ewakuować. Mój pilot już sobie pomyka na spadochronie. Bardzo fajny samolot. Ładnie wygląda, podobają mi się takie połączenia szarego z żółtym. Szary z żółtym, szary z pomarańczowym. Fajnie to wygląda. W zasadzie takie kolory mam w logo. O, tutaj mam trochę takiego kolorku. Żółty i takie szarawe, zielone. Ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. Okej. Cool Daniel. Znowu. Może się zdążę zrewanżować. Go zestrzelę. Tym razem ja. Dawaj. Oni szybko się poruszają w drugą stronę. Może jeszcze dam radę ich wygonić. A może nie.
Naprawdę są szybcy. Jeszcze goni mojego sojusznika, no szkoda. Tutaj się też dużo dzieje, ale ja chcę tego Kuldaniela dopaść. On mi zalazł za skórę. Dawaj, 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 dawaj. No. Okej. Kurde, aż za mocno. Aż za mocno. Go ścigałem. Jest. No, weź go zestrzel jeszcze na koniec. No prawie go miałem. Bardzo szybka bitwa. Bardzo szybko bitwa, prawie niczego w zasadzie nie wykorzystałem. To teraz tak. Zróbmy w ten sposób. Jeżeli chcecie zagrać, zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić, bo nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Weźmiemy sobie to wszystko. Okej. Okej. Jeżeli chcecie zagrać ze mną, musicie sobie wejść w zakładkę znajomi, wyszukać gracza, wpisać tu sobie mój nick, który jest net4laugh. Ten nick macie w informacjach pod filmem, więc wpisujecie go tutaj, wyszukujecie go, dodajecie mnie do znajomych, mi się pojawia komunikat, ja go później przyjmuję, jak to w każdej grze bywa, i będę was miał na liście tutaj znajomych i będę was mógł zaprosić do szwadronu i do wspólnej gry. Także jeżeli macie War Thundera, to zapraszajcie. Jeżeli nie macie, to też będziecie mieli link pod filmem. Zarejestrujcie się i dopiero mnie zaproście. Na pewno będziemy grali na początku przyszłego tygodnia w War Thundera, także warto by było do tego czasu już sobie to wszystko ogarnąć i zagramy w kilka osób, bo szwadrony mogą być całkiem spore. A więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie materiał, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć.